Ho, ho, ho! Ryby mają głos. Piotrek w ramach. Ho, ho, ho. Tomek z tej strony. Cześć, Tomeczko. Cześć. Aleś mnie zaskoczył. Co to za świąteczny klimat? A, bo wiesz, dzisiaj tak pomyślałem, że... pomyślałem, już od dawna żeśmy rozmawiali, że dzisiaj tak będzie trochę świątecznie, mikołajkowo, jakieś gifty, prezenty, inne takie rzeczy, które przydadzą się wędkarzom, bo jak wiemy, okres świąteczny, no to przede wszystkim to jest atmosfera dom rodzinny, ale też są to prezenciki, a zwłaszcza... A tak. To jest najlepszy moment. Najlepszy moment, ale to wiesz, ten moment ma dwie zalety i dwie wady, nie? Jedno, jakby może jedną zaletę i jedną wadę. Jedną zaletę masz taką, że można pozyskać jakieś fajne prezenty, sugerując rodzinie, co się chce. I to zazwyczaj przechodzi. Natomiast wadą jest to, co już poruszaliśmy co najmniej w dwóch odcinkach. Nasze połówki dowiedzą się, ile co kosztuje i nie da się kupić tego za 20 zł, nie? To ja mam jeszcze jeden mit. To ja mam jeszcze jeden minus, bo wiadomo, że trzeba też komuś, kurde, kupić jakiś prezent i to też nas ciągnie. To nie minus, ja lubię dawać. Ja lubię rozdawać. Jak mam z czego, to ja lubię. Ja też, ale zwłaszcza na promocjach, bo na promocjach tej kasy wydaje się mniej, a można kupić fajny towar. Jasne, że tak. Słuchaj, ale to do tego jeszcze mamy świetny okres, dlatego że bardzo duża ilość sklepów została na chwilę obecną i wystartowała z takimi rzeczami jak Black Week, Black Friday i tak dalej, więc jest to najlepszy moment i chyba dlatego robimy ten odcinek, żeby coś faktycznie fajnego kupić. I to jest pierwszy odcinek, gdzie możemy oficjalnie powiedzieć, że naszymi partnerami w tym odcinku jest sklep Trotka, sklep Kal22, sklep Bafa, sklep Lin Wędkarski z Wieliczki oraz Gliny Natura. Tak, Centrum Wędkarskie Natura Fishing, dokładnie z Tarnowa. Dokładnie tak. I to jest pierwszy odcinek, w którym my trochę poopowiadamy o różnych rzeczach, o sprzęcie głównie. No ale jakby mamy pierwszych partnerów, którzy chcieli jakby wziąć udział w naszej zabawie i coś fajnego razem zrobić. Od razu podpowiemy wszystkim uczestnikom, że nie kupiliśmy za to Mercedesów, ani nie kupiliśmy za to mieszkania 35-metrowego. Ale Piotrek, nie kupiliśmy sobie nawet zanęty. No właśnie. Może nam doślą, zobaczymy. Może. Ale słuchaj, jak prezenty, to trzeba mieć pomysł, jak te prezenty dobierać dla naszych partnerów. Bo czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, to w wypadku wędkarza to jest tak, że nie wiem, czy patrzyłeś na wynik ankiety, którą przeprowadziłem na naszej grupie. Tam można było zobaczyć, że jednak duża ilość wędkarzy lubi i woli kupować sobie prezenty samemu, dlatego że wie, co sobie kupić, jakiej jakości, jaki konkretny model itd. I tak dalej. Oczywiście. No i okej, ja to rozumiem. No to nie jest jakby rozwiązanie, które pozwala nam kupić prezent, ale jest parę sposobów, które chcielibyśmy wam zdradzić, jak kupić partnerowi jakiś prezent. Albo teściowej. Teściowa wędkarka na drugim stronie jeziora. Tak, z zdjęciem razem. I ciężarkami się można naparzać. Bez zalety. Chłopie. Dobra. Do tematu. Więc nasza rada, po pierwsze, są dwa sposoby. Albo w pierwszy spytasz wprost, co chcesz, żebym ci kupiła, albo drugi, delikatnie wypytujesz, słuchaj, a może czego by ci tam brakowało, może bym się coś tam, i trzeba jakby uzyskać tą listę. Natomiast pomijając obydwa sposoby, my wam podpowiemy dla poszczególnych grup wędkarzy, jaki prezent mógłby być uniwersalny i z takich prezentów powinna się większość nas ucieszyć. Słuchaj, ja myślę, że jeżeli chodzi o wędkarza, czy to karpiowego, metod federowego, spławikowego, czy jakiegokolwiek innego, to wydaje mi się, że chyba taką pierwszą rzeczą to jest dobra, poczciwa, porządna torba, jakiś organizator na różnego rodzaju nasze duperele, które wozimy, czy to haczyki, przynęty, zanęty i inne żyłki, ciężarki, koszyczki, nie no, i tak dalej. Zdecydowanie. To jest taka rzecz, która w momencie, kiedy masz 5 plecaczków, 4 małe torebki, tu jakiś tam starą torbę z dziurą, tu jest coś, co przemaka i tak dalej, to bardzo często
psuje nam zabawę już nad samą wodą, ale po drugie bardzo utrudnia spakowanie się nad wodę. I takimi fajnymi, uniwersalnymi faktycznie prezentami to są właśnie torby bądź różnego rodzaju organizery. No i na co powinniśmy zwrócić uwagę przy zakupie takich toreb i organizerów? Po pierwsze, pojemność, jaką nasza połówka potrzebuje, czyli czy ma tego sprzętu dużo, czy mało, czy woli właśnie wozić w większej ilości, czy to zawija w jakieś szmatki, reklamówki, czy tam jakieś mniejsze torebki, może mu się coś psuje i o tym wiemy. Natomiast nasza torba, moim zdaniem, powinna być oprócz odpowiednio dobranej wielkości, nieprzemakalna. Tak, no to jest taka rzecz, strasznie zacząłem doceniać tą funkcję. Bardzo często przez tyle lat swojego życia, bardzo często brakowało mi czegoś, co jest naprawdę wodoszczelne, pozwoli mi porządnie zapakować rzeczy, a większość naszych rzeczy to jest jednak mało odporna na wodę. To są zanęty, przynęty, kanapki, robaki, jakieś tam właśnie piórniki, żyłki i tak dalej. Nie ma nic gorszego niż coś, co jest upapołane w wodzie, piasku i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwsza rzecz to jest na pewno wodoszczelność. Druga rzecz, która mi przychodzi do głowy w takich organizerach, to dobrze by było po otwarciu takiego organizera, żeby była przejrzystość. Czyli jakaś rodzaj folii, siatek, gdzie otwieramy torbę i od razu widzimy, gdzie co leży, gdzie mamy co pochowane, bez zbędnego, ciągłego otwierania jakichś tam mniejszych pojemniczków, które są wewnątrz. Trzecia rzecz, dobra jakość suwaków. Nie ma takiej rzeczy, która bardzo wkurza w momencie, kiedy wiesz, że ci się śpieszy. Potrzebujesz coś sięgnąć, jedną ręką z krzesła się naciągając i zacięty suwak, albo gdzieś się podciął, albo próbujesz szybko zamknąć, bo pada. No, to jest rzecz, która też jest bardzo irytująca. No i trwałość. No, to jest rzecz, która też jest ważna, czyli taka rzecz, która się nie rozpada po pierwszych dwóch wyjazdach na rybę. Mocne szwy, fajny materiał, pewne zapięcia, no i nie wiem, to wydaje mi się, że tak jakbyście mieli patrzeć, to są te elementy. No słuchaj, i co my mamy w tym momencie do polecenia, Piotrek? Pierwsza rzecz, która mi wychodzi w mój umysł i szare komórki, które jeszcze posiadam, to jest torba EVA MAPA Cell System Bite Bag. Jest to naprawdę piękna torba, duża, mega funkcjonalna. Jak tutaj, że tak powiem, pozwolę sobie troszeczkę zasięgnąć już takich technicznych rzeczy od producenta, a jest tam napisane tak. Większa komora ma bardzo mocną, trwałą podstawę i jest wyłożona folią, aby zapewnić chłód dla przynęt nawet w najbardziej upalne. Czyli już mamy naprawdę duży plus, bo nasze różne dupererki na ryby się nie gotują, nie zaparzają. Dalej idąc, górna komora ma przeźroczystą pokrywę, więc to, o czym Tomku żeśmy rozmówili, oraz jest wypinalna. Tak, to jest też duży plus, że możemy rozłączyć sobie te dwa elementy i w trakcie, kiedy wędkujemy i coś cięższego mamy w górnej części, tak naprawdę możemy swobodnie otworzyć, rozpiąć, położyć obok, a nie martwić się, że co chwilę będzie nam coś przeszkadzało z tej górnej części. Czyli możemy mieć z tego dwie różne torby albo jedną dużą po spięciu i to jest właśnie taki fajny plus tej torby. Jak ją oglądałem, to jest faktycznie fajna rzecz. Fajna. I na spławik, i na federek. Świetnie się można spakować i mieć wszystko pod ręką. I to też, o czym mówiliśmy, to torba posiada mocne suwaki oraz wyściełany pasek do przenoszenia na ramieniu. Wymiary tej torby to mniej więcej 34x38x33, a wymiary dolnej komory 25x38x33. Więc wydaje mi się, że taka torba pomieści naprawdę sporo naszych duperelków, które zabieramy nad wodą. I wydaje mi się, że tak naprawdę wielu wędkarzy w różnych dziedzinach, którzy łowią sobie rybki, będą naprawdę z tego mega zadowoleni. No tak, i teraz w momencie, gdyby ktoś potrzebował czegoś więcej albo ma większy budżet na to, żeby zaproponować tej swojej ukochanej połówce, rodzinie bądź teściowej taki zestaw, to właściwie nie zestaw, to torba jest fajna, ale można zaproponować właśnie nawet troszkę większy zestaw. I tutaj mamy w naszej propozycji też zestaw od MAPA, zestaw z torbą, Seal System Carial C1000, gdzie znajdziemy oprócz
takiej torby, która jest pojedyncza, znajdziemy tak naprawdę jeszcze dwa organizery, takie większe, dodatkowo dwa organizery mniejsze, średnie, trzy organizery malutkie, gdzie można sobie wrzucić jakieś, nie wiem, ciężarki, mniejsze rzeczy, no i jedną dużą torbę, która aż ma 55 cm na 40 prawie. Czyli to w sumie mamy kawał bagażu. Tak jest, w sumie mamy 9 organizerów, gdzie możemy jeszcze dodatkowo poupychać nasze pierdoły, jeżeli oczywiście zakupimy sobie Map Seal System Karal C100. Kurwa, przepraszam, ale te nazwy to są czasami tak ekstremalne. Myślę, że możemy, Piotrek, przestać mówić dokładnymi nazwami. Podamy linki do konkretnych rzeczy pod naszym podcastem. Tam będziecie mogli sobie kliknąć i przeczytać, jak się to nazywa. Generalnie... Wolałbym, żebyśmy opowiadać, co proponujemy. Generalnie te pierdoletki mają tyle tych wszystkich rzeczy, tych organizerów, że tam naprawdę nawalicie tego wszystkiego od groma i będziecie mieć szczelne przed deszczem, wiatrem, teściowo, może teściowo nie, bo jak się zębami wgryzie, to różnie bywa, ale generalnie powinno być dobrze. Nie dopuszczajcie teściowej do swojej torby. Dobra, słuchajcie. Jeszcze jedna ważna rzecz w trakcie naszego odcinka. To nie jest tak, że to są jedyne rzeczy, które jakby możemy wam zaproponować. Raczej jest to przegląd tego, co przejrzeliśmy na stronach naszych partnerów i wybraliśmy dla was i podobne systemy, bądź podobne torby innych producentów również znajdziecie na stronach naszych partnerów, czy odwiedzając ich lokale. To jakby to nie jest tylko i wyłącznie to, co my byśmy zaproponowali. My żeśmy wybrali z tego, co nam się wydaje tak naprawdę najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem z tego, co mogliśmy wybrać. Oczywiście, tym bardziej, że torb, torebek organizatorów na rynku wędkarskim jest naprawdę od groma. To samo kołowrotków, młynków, podbieraków, siatek i innych dupereli. Natomiast staramy się skupiać na tym, co jest naprawdę funkcjonalne, dobre i co przyniesie wam też sporo radości. Tomcio, ale powiem ci tak, jeżeli my mamy już torbę, mamy fajny organizer i pojedziemy na ryby, to czasami naprawdę fajnie jest posadzić sobie tyłek, zwłaszcza przy Method Federze, tu gdzieś przy klasycznym Federze. Klasyczny, no. Tak, na jakimś fajnym koszu. I wiesz co, znalazłem kosz Map model Z30 Elite Sidebox. Widzicie, te nazwy naprawdę są masakra, zamiast napisać kosz do siedzenia na rybach. No tak, ale każdy by miał kosz do siedzenia na rybach. To nie, dobra, pomijajmy te nazwy. Generalnie... Muszą się wyróżniać, to na pewno. Generalnie jest to faktycznie fajne bardzo siedzisko. Ja niestety nie mam. I to wprost powiem niestety, bo niestety budżet kompletnie nie domaga, jeżeli chodzi o ten rok, ale z takich fajnych rzeczy, które miałem okazję przy tym urządzeniu zobaczyć, no i jest fajna szuflada, jedna taka płytka, jedna głęboka, gdzie można sobie przygotować rzeczy do tego, co jest potrzebne nam do Tam jest też płytka taca chyba, jak... Tak, mimo można sobie wysunąć i mieć takie rzeczy podręczne. Jest... Pokrywa z uchwytem do przenoszenia, jest wyścielany pasek, więc no trzeba to jakoś nosić i faktycznie to jest ten. I najfajniejsze to, nie wiem, czy to w ogóle widziałeś, ale ten podnóżek cały jest wysuwany, więc tak naprawdę to nie jest tak, że tak jak w moim ulubionym obecnie kuzo, trzeba nogi osobno, tutaj krzesło osobno, podnóżek osobno, potem nad wodą przez kolejne paręnaście minut to skręcać. I mimo, że kocham ten podnóżek i uwielbiam na nim łapać, jeżeli chodzi o system kuzo, to no brakuje mi takiej trochę uniwersalności, że jadę sobie na wózeczku, rozkładam, wysuwam i siedzę. No ten jest, poziomuję. Ten jest bardzo kompatybilny. Tak. Widzicie, już wieczór jest i człowiek czasami może się zamotać w tym, co mówi. No ale wiemy generalnie o co chodzi, więc naprawdę ten kosz jest spoko. To jest takich fajnych, uniwersalnych rozwiązań. Ja akurat powiem ci, Tomek, że ja nie używam kosza ze względu na to,
że ja trochę jestem leniuszkiem, ja mam, co czasami też wędkarze się śmieją, przy łowieniu na metod feeder nie mam wędek położonych na jednym grzebieniu, tylko mam dwa oddzielne, ale to też przez to, że ja często gęsto łowię na zupełnie innych odcinkach. Jedna wędka jest w ogóle rzucona w prawo, druga jest w lewo i w ogóle kombinuję, ale, ale naprawdę no. dla federowców takich zapalonych jest to mega, mega fajny prezent. Słuchajcie, no co jeszcze daję dla tych z was, którzy chcą kupić ten prezent, a nie do końca wiedzą dlaczego? No przede wszystkim taki kosz daje niesamowitą możliwość uzbrojenia stanowiska. Po zęby. Czyli można sobie na tym powiesić podnóżki, powiesić podpórki, dodatkowe tace na przynęty, dodatkowe tace, nie wiem, na wodę, dodatkowe uchwyty na dodatkowe wędki. Generalnie to jest taka rzecz uniwersalna, na którą sobie stawiasz i przypinasz sobie do tego wszystko tak, żeby ten wędkarz, który przyjechał na ryby, skupiał się tylko i wyłącznie na siedzeniu i łapaniu ryb, a nie zajmował się tym, że biega co chwilę w prawo, w lewo i szuka tego, gdzie coś leży, wchodząc co chwilę w jakieś błoto i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie ja dopiero w tym roku, kiedy pojawił się u mnie Kuzo, odkryłem, jak dużą przyjemnością jest to, że mam wszystko na wyciągnięcie ręki i nie muszę gdzieś uprawiać sportów wyczynowych podobnych do jogi. No to jest zgadza się. No to jest bardzo fajna rzecz dla metod federowców, dla wyczynowców, dla ludzi, którzy jeżdżą na zawody, albo po prostu dla ludzi, którzy lubią szybkościowo i wygodnie. Komfort, tak. No ale słuchaj. No i teraz, ale da się trochę to obejść, bo to zaproponowaliśmy naprawdę nie tanią zabawkę. To jest coś, co jest faktycznie nie tanie, ale może możemy pójść troszeczkę w wersję budżetową i podobne stanowisko można by było zbudować na sensownym krześle. I pierwszą rzeczą, którą już wspomniałem dzisiaj, to oczywiście jest Kuzo F3, które no, z mojego punktu widzenia mogę polecić, powiedzieć tak, jeżeli ktoś i ma być to pierwsza tego typu zabawka, inwestycja w to jest po prostu naprawdę fajna. Natomiast troszeczkę innym rozwiązaniem jest krzesło, które pozwala też się rozbudowywać, ale już bez podnóżka i jest oczywiście opcją trochę tańszą. I my tutaj chcielibyśmy zaproponować Wam fotel od Mivardi, Comfort Feeder, który jest moim zdaniem właśnie takim trochę kompromisem między takim rozbudowanym krzesłem jak F3, gdzie masz jeszcze podnóżek, do takiego krzesła, które ma moim zdaniem lepszy komfort siedzenia, bo jak się przymierzałem do tego krzesełka, to naprawdę na tym się bardzo komfortowo siedzi, ma super i może i służyć do karpiarstwa, do feedera, do spławika i tak dalej, ale co ma fajnego, to ma te z przodu nogi, które są pionowe, na których możesz sobie zamontować praktycznie większość osprzętu, który potrzebujesz mieć w trakcie połowu i przymocowane mieć do swojego stanowiska. Dokładnie, to faktycznie. Zresztą, że wiesz, takie krzesła robione są z myślą o tym, że właśnie podpinamy sobie tackę, podpinamy sobie grzebienie, podpinamy sobie różnego rodzaju rzeczy i to wszystko jest kompatybilne, więc można wygodnie siedzieć. Wiadomo, nie jest to stanowisko typowo federowe. Dla mnie jest jeden taki minusik, że wiadomo, siadziemy na nim, nie wiem, kaszlniemy, ruszymy się, ale ten fotel ma to do siebie, że zabudujemy go naprawdę fajnie, natomiast jakieś takie minimalne nasze ruchy myślę, że nie mają większego wpływu. Słuchaj, ten fotel, który proponujemy Mivardi, ma dwie naprawdę fajne zalety. Po pierwsze, nie jest lekki. I to nie jest krzesło, które bym chciał nosić na plecach. To jest 6 kilo do noszenia i to jakby stabilność podnosi. Ale po drugie, zauważ, maksymalne obciążenie tego fotela to jest 140 kilo. Nawet taki klocek jak ja będzie się na nim czuł pewnie i nie będzie się czuł, że jak za każdym razem, kiedy weźmie głębszy oddech, to na przykład, nie wiem, coś tam zacznie trzeszczeć i spadną mu wędki do wody. Żonę nawet możesz posadzić na kolanach. No nie, przesadziliśmy. Aj, jakby tam. Nie przy mojej wadze. No, to nie przy mojej wadze. Musisz uprawiać jogę. Schudniesz. Czyli muszę zapomnieć o krześle. Dobra, więc idąc w tym kierunku, naprawdę to jest kawał fajnego krzesła, który no, mnie się osobiście bardzo podoba i pewnie gdyby nie Kuzo, to mógłbym się w tym kierunku zastanawiać. Oczywiście to również to, co podkreśliliśmy w poprzednim, można znaleźć na stronach naszych partnerów też innych producentów, od Flagmana przez Prologica i tak dalej. Natomiast no, to, co mu opowiadamy, to tak naprawdę staramy się Wam opowiedzieć
naszych takich no, subiektywnych opinii. To nie jest coś, co będziemy ukrywać. Dokładnie, ale... No dobra, ale jak już... Właśnie, Tomku. No. Właśnie, bo słuchaj, no tak, no posadziliśmy nasze cztery litery w wygodnym miejscu. Mamy już fajną torbę. Pasowałoby mieć kijek. I teraz tak naprawdę z tymi kijkami to jest rozbieżność wielka, bo możemy sobie kupić dosyć fajny kijek w granicach tam 160-170 zł. Możemy też oczywiście w zależności od budżetu kupić kijek za 2000 zł. Natomiast z racji tego, że wiele czytam gdzieś tam postów i tak dalej, bardzo fajnym rozwiązaniem, zwłaszcza dla początkujących metod federowców, tudzież federowców, jest wędka, która nazwę swoją ma Okuma Ceymar Feder 300 centymetrów od 40 do 80 gram. I to jest wędka, o której tak naprawdę ludzie dużo opowiadają i na której dużo osób też zaczyna po prostu się uczyć takiego łowienia metod federowego, tudzież federowego. Wiesz co, no ja mam model troszeczkę inny, ale też mam właśnie z tej serii Ceymar, tylko że ja mam 390 do 120 i miałem również i tą wędkę w ręku, ale ponieważ krótkie kije już mam, i wtedy w momencie, kiedy szukałem, to wybrałem 390. To, co warto powiedzieć o tej wędce, to jest naprawdę kawał fajnego, sztywnego kija. Jeżeli ktoś nie lubi lejących się kij przez rękę, czyli takich batów, które mają zbyt, nie wiem, paraboliczną pracę, to jest kij właśnie dla niego. To jest dość fajny, sztywny, mocny, z dużym zapasem moim zdaniem mocy kij, który sobie poradzi, mimo że ma nie największe ciężary wyrzutów, spokojnie sobie poradzi z sporymi rybami, czy to będzie karpik, amur, czy jesiotr. I jeżeli to jest wędka dla początkującego, myślę, że śmiało w ciemno można polecić i nie będzie tu zawodu. Podejrzewam, że kij wraz z zwiększonymi umiejętnościami, on może trafić i być gdzieś tam troszeczkę i rzadziej być używany, ale na pewno będzie takim kijem, który będzie zawsze gdzieś tam czekał na to, aby go wykorzystać. Dokładnie. Zresztą Okuma, wiesz, Okuma ma dobre opinie. No ja akurat uczyłem się łowić na flagmanach, zresztą mam kiju flagmana dosyć sporo, też bardzo ciekawa opcja, natomiast fajny kijek budżetowy to Okuma Ceymar i można na pewno go polecić. Okej. Okay. Jak najbardziej tak. Tomcio. No ale trzeba dorzucić coś do tego kija. Otóż właśnie. I tutaj ty masz jakąś propozycję właśnie ze stajni, którą lubisz. Tak. Więc opowiadaj. Moja stajnia, którą lubię i chyba jak wszyscy... A, poczekaj, bo zapomniałem powiedzieć. Ten kijek i link do niego znajdziecie na KAL22, bo o trotce już mówiliśmy, gdzie znajdziemy tamte poprzednie rzeczy. Tu warto wspomnieć, że akurat ten kijek wy znaleźliśmy na stronie i w ofercie Kala, więc będą linki do wszystkich tych sprzętów gdzieś tam pod naszym podcastem. Zaglądajcie, a ty opowiadaj już o kołowrotku. Tak, jak wiecie, firmą, którą uwielbiam, jeżeli chodzi o łowienie metod federowe, to jest firma Flagman. I tutaj Centrum Wędkarskie Natura Fishing z Tarnowa, jeżeli lubicie tą firmę, chcielibyście też zasięgnąć jakichś informacji, zapraszam do nich serdecznie. Natomiast jeżeli chodzi o kołowrotek, to mój drogi, w tym sezonie właśnie Flagman wypuścił bardzo przyjemny młynek, jest to maskot Feder. On jest w różnych rozmiarach, ja używam akurat 4000 i 5000. Co ten kołowrotek ma fenomenalnego dla mnie, to jest to bezpieczny klips, gdzie przy dużych rybach wypina się, wiadomo, żyłka automatycznie. Ten klips jest gumowy i naprawdę, uwierzcie mi, działa fenomenalnie. Do tego jeszcze oczywiście możemy dokupić jak gdyby te klipsy zapasowe, ze względu na to, że one są gumowe. Mnie jeszcze nie zdarzyło się zużyć jak gdyby tego klipsa, ale wiem, że niektórzy z różnych podwodów
zużywają lub trą, no nieważne. W każdym bądź razie jest opcja do kupienia za naprawdę nieduże pieniądze tych dodatkowych bezpiecznych klipsów. Ciekawostka, przy flagmanie Mascot Feather to jest pojemność szpuli i plecionki, na przykład 0,20 wchodzi 160 metrów, więc jeżeli chodzi o okołowrotek, to jest naprawdę spoko wynik. Nawój ma 80 cm, więc jest to młynek naprawdę godny polecenia, tym bardziej, że ja odkąd użytkuję Mascota, tyrałem go naprawdę w ekstremalnych warunkach i super sobie daje radę. Ma bardzo fajny design, kolorystykę ma taką, jedni ją kochają, drudzy ją nienawidzą, ale młynek naprawdę jest mega. To jest taka rzecz, która faktycznie się rzuca w oczy. I hamulec, powiem ci, że hamulec w tym młynku, żyletka. Naprawdę jest to, bym powiedział, nisko, średnia półka, ale młynek na lata służący, więc naprawdę polecam. Jeżeli macie ochotę go zakupić, to Centrum Wędkarskie Natura Fishing Starnowa. Linki znajdziecie oczywiście w opisie, dokładnie. Dobra, i słuchajcie, no to jakby ten film tworzymy z pewnym bagażem naszych doświadczeń. Nie jest to typowo komercyjny film, w którym chcielibyśmy wam wciskać jeszcze bolonki, baty i tak dalej, tylko to, co robimy teraz. Więc ja z oferty jednego ze sklepów, w tym wypadku akurat z oferty Kala, jeszcze chciałem zaproponować też wędkę, tylko że do karpiowania. Nie będę ukrywał, ja faktycznie łapę na łycz łudy, natomiast wędką, do której się przymierzałem, zanim właśnie na targach Kamil, zresztą w twoim towarzystwie, Piotrek, przekonał mnie do łycz łuda, bardzo mocno przyglądałem się do Prologica Custom Blacka 13, 3,90 długości. Jest to dwie sekcje kij, do którego się przymierzałem, zanim wybrałem to, co teraz mam. I tak. I jest to kijek, który naprawdę mi fajnie leżał w rączce. Co ważne, ma trochę inną charakterystykę niż te kije, które mam. Jest mocno paraboliczny, więc jest bardzo kijem bezpiecznym w trakcie holu. To znaczy, przynajmniej tak wszyscy twierdzą, którzy te kije mają. Ja nie miałem okazji łapać, ale jest to faktycznie rzecz, która mnie bardzo mocno ujęła w momencie, kiedy ja szukałem, no wiadomo, to jest trochę tak jak geek informatyczny i trochę mi zostało z tego świadka, że jak coś chcesz kupić, to najpierw musisz przewertować cały internet i podpytać wszystkich znajomych. I jakby w tym momencie, kiedy ja to robiłem i szukałem informacji, to faktycznie był taka rzecz, że no jak nie masz doświadczenia, to dobrze byłoby mieć kij, który ci będzie wybaczał błędy w trakcie holu. I to faktycznie jest taki podobno kijek, który bardzo mocno i fajnie pracuje. Super ma wygląd. To jest taki wygląd, który ja bardzo lubię. Jest bardzo, bardzo, jakby wręcz powiedział, ascetyczny. Czyli nie ma tam jakiejś dużej ilości gadżetów, korków. Jest to po prostu blank, który ma uchwyt na kołowrotek i lekki dolnik, który pomaga przy rzucie. Bardzo dobrej, fajnej jakości przeloteczki. Myślę, że jako rzutowy taki kijek 3,90 powinien się wam fajnie sprawować i jest to, no nie ma co ukrywać, moim zdaniem i pozycja i dla kogoś, kto już trochę wędkuje, ale również jest to bardzo fajna pozycja dla początkującej osoby, która chciałaby trochę więcej karpiarstwa liznąć. Powinien być mocno zadowolony z takiego kijka. Oczywiście, ale wiesz co, powiem ci tak, ten Prologic, o którym mówiłeś, jest to typowo rzutowy kij. Natomiast ja mam taką małą propozycję dla ludzi, którzy mimo wszystko lubią sobie wywozić zestawy, mają łódki, pontony i tak dalej, czy też jeżdżą na zawody typowo wywózkowe, a nie mają budżetu, który im pozwala na kupienie nie wiadomo za jakich pieniędzy kijek. Tym bardziej, że ja wychodzę z założenia, że tak naprawdę nazwa firmy nie robi robotę, tylko to, co mamy w dłoni. I moją propozycją do wywózki karpiowej to jest Zetfish Sunfire Stalker, druga odsłona tego kija. Ja powiem wam szczerze i z tego, co można u mnie dużo wyczytać, to ja mam pierwszą edycję tego kija. Powiem wam, nieprawdopodobny jest ten kijek. To, co on potrafi zrobić, co potrafi wyciągnąć,
No, chapeau bas tutaj dla Zetfisza. Coś przepięknego. Jest to wędka o pracy parabolicznej. No taki półparabolik, ale jednak przechodzący w parabolę. Wybacza niesamowicie dużo błędów. Jest to wędka trochę inna niż wszystkie, bo jest bardzo smukła. Te blanki są smukłe, cienkie, ale mają przepotężny zapas mocy i korek, jak sobie zobaczycie, czyli cały dolnik, który jest też bardzo smukły i na dole jest delikatnie pogrubiony, żeby też móc sobie nim zarzucić. Niemniej jednak on jest typowo kijem wywózkowym. Krzywa testowa, jak tutaj podglądam, to jest 3,00 funta, ilość części 2, liczba przelotek 6 i waga 220 gramów. Naprawdę Zetfisz zrobił fenomenalny kijek. Ja oprócz tego, że mam Sunfire, mam też Empire. Jeżeli chodzi o kijek rzutowy i w ogóle firma jest z Czech. Czeska firma robiąca, tak naprawdę ona chyba wchodzi u nas na rynek. Ja z Zetfiszem się styknąłem na Rybomanii i bardzo się cieszę, bo z tej firmy też mam kołowrotki, Sygna Belka i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest godna polecenia i zwrócenia uwagi. I tutaj, jeżeli chcecie się zaopatrzyć w ten kijek, popatrzeć na niego, to shop.pl. Można się z nim naprawdę fajnie zaprzyjaźnić, zapoznać. Link oczywiście dostaniecie pod filmem. Oczywiście. Słuchaj, no to w takim razie ja jeszcze opowiem o jakimś kołowrotku budżetowym. Do karpióweczki budżetowym, który myślę, że nawet jeżeli dostanie to osoba, która ma trochę większe doświadczenie, to będzie mega zaskoczona, a my jako kupujący zaoszczędzimy sensownie w naszych portfelach. I to jest coś, czym ja, jak wpadłem kiedyś do Mańka, do Kala, mnie mega zaskoczył, bo to nie jest, powiedzmy wprost, to nie jest kołowrotek, który jest jakiejś cudownej, przecudownej urody. I to jest Roy Thompson. Ale robi roboty, powiem ci. Kurde, jak to wziąłem w rękę, jak to przypiąłem do kija, no nigdy bym się nie spodziewał takiej pracy po kołowrotku za budżet, który jest oferowany przy kupnie tego kołowrotka. Bo jest to kołowrotek, który kosztuje raptem 170 zł. Z wyglądu przypomina może aż za bardzo, trochę za dużo plastiku, ale sama praca, jakość wykonania tego kołowrotka w stosunku do tej ceny, to jest coś, co jeżeli chcecie komuś zrobić niespodziankę, a budżet macie mocno ograniczony, polecam. Naprawdę bardzo, bardzo fajny młynek i nie powinniście być rozczarowani. Taki typowo budżetowy dla początkujących karpiarzy, tudzież średnio zaawansowany, można powiedzieć, ale faktycznie na grupie Feder Team Południe czasami on się pojawia w różnego rodzaju opisach i ludzie, przynajmniej ja do chwili obecnej, nie słyszałem o Ron Thompsonie jakichś złych rzeczy. Nie no, ja gadałem z Mańkiem, jakby, wiesz, już całkowicie, zupełnie prywatnie, jest tylko kołowrotek, który praktycznie nie wraca im na reklamację. I to jest chyba najlepsza recenzja, którą można by było otrzymać od każdej osoby, która się zajmuje handlem sprzętem, no bo jak nie wraca, to znaczy, że chyba są ludzie zadowoleni. No. Ale słuchaj, okej, więc tak, mamy już do karpiowania kijek, młynek, no ale jakiś sygnalizator by się przydał i też opowiem o mojej firmie karpiowej, którą bardzo lubię, czyli Zetfisz. Mianowicie Zetfisz wypuścił, premiera była niedawno, swingery ZFX Mini. Sam posiadam te swingery, są w czterech kolorach, czarny, zielony, niebieski, czerwony. Jest to tak naprawdę mini swinger, czyli nie jakaś wielka kolumbryna z kablami i tak dalej. Naprawdę minimalistyczny design z możliwością dostatecznego dociągnięcia linki dzięki dodatkowym obciążeniom. To już teraz, jak wiecie, sobie podczytuję. Swinger działa na zasadzie niezawodnego systemu kulkowego do zwalniania
linki. W tym systemie kulkowym czułość można regulować, obracając boczne śruby. Więc bardzo fajna rzecz, nie mamy jak gdyby tych kulek przymocowanych na stałe i można sobie regulować w zależności od tego, czy mamy grubszą plecionkę, żyłkę i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem tak, miałem te swingery kilka razy nad wodą. Bardzo przyjemne, bardzo fajne i bardzo budżetowe, bo teraz akurat na bafashop.pl są na promocji bodajże w cenie 36 zł za sztukę. Zresztą na bafashop macie, moi drodzy, teraz taką promocję, jeżeli na przykład kupicie dwa swingery, ilość procentów rabatowych wzrasta i tak samo jak kupicie trzeci i czwarty, to ten rabat będzie większy i to samo właśnie tyczy się wcześniej przeze mnie wspomnianych kijów Sanfire czy młynków BRK Sygna i tak dalej. Więc warto wejść na Bafashop i sobie troszeczkę tam powybierać. Okej, okay, mamy swingery. No to jak już mamy swingery, to przydałyby nam się jakieś centralki. Zwłaszcza nocą. To jest temat rzeka, przy którym no, tak naprawdę co wędkarz, to jest dodatkowa opinia. No i ciężko jest wybrać ten jeden, jedyny szczególny. Ja akurat łapę na, no, jakby nie na te, co będę wam dzisiaj opowiadał. Natomiast to, co ja wypatrzyłem i wybrałem i ci podsyłałem zresztą, Piotrek, to jest taka rzecz, która jest, no jakby na pierwszy rzut oka zastanawiałem się, po co mi tyle fajnych gadżetów, ale ponieważ jestem gadżeciarzem i to takim mocnym gadżeciarzem, to mi się to spodobało. I to, co chcemy wam zaproponować, to jest TCT. Trotka Carp Team. To jest taki skrót. Tak, dobrze. I to jest RS6 3 plus 1, ale dodatkowo ma jeszcze czujnik ruchu i latareczkę. I to jest taki zestaw, który jakby z opinii, które zebraliśmy, bo przyznam od razu, nie miałem okazji ani testować, ani oglądać tego. I ten wybór padł po tym, że gdybym miał kupować, to w tym momencie chyba bym właśnie szedł w kierunku takim. Jest to taniej niż te dwie centralki, dwa czujniki i centralkę, którą mam teraz, a tu mamy trzy, plus czujnik ruchu, plus latarkę. Jest to podobno już bardzo fajnie sprawdzona konstrukcja, która ma 8 poziomów głośności, różne tony. Jak za ten budżet, to gadżetów, które tu posiada, i mógłbym tu czytać wam z listy po prostu całą litanię tego, co tam ma. No i szczerze, tak, i szczerze mówiąc, jeszcze ten czujnik ruchu trochę mnie jeszcze dodatkowo podkręca, bo faktycznie jest tak, że czasami w nocy człowiek nie ma najbliżej z wędek do namiotu i fajnie by było, żeby coś dodatkowo nad nami czuwało, że te nasze wędki, które tam sobie leżą na podpórkach, są bezpieczne. Bo albo trzeba by mieć w samych centralkach tam te zabezpieczenia antykradzieżowe, albo w ogóle, że kij spada z tego, a taka centralka, no, to może być rzecz, nad którą zacząłem się zastanawiać, oglądając ten produkt. I nie ukrywam, że z wielką ochotą bym przetestował te centraleczki po to właśnie, żeby zobaczyć, te gadżety działają. I jest to polecenie takie, sam nie używałem, nie będę wam, nie wiem, udawał sobie ręki uciąć, ale no z opinii, które zebrałem, podobno fajnie działa i ma bardzo dobre opinie. Więc wiesz co, ja to mam. Zajrzyjcie i zobaczcie. Ja tu mam specyfikację właśnie tych sygnalizatorów i oprócz tego, że no jest tego trochę, zastanawia mnie, może trochę śmiesznie, kontrola z gumką, pauza tak. Czyli jeżeli jesteśmy razem z naszą partnerką nad wodą, to te sygnalizatory nas kontrolują, czy tak owo odzież posiadamy ze sobą, więc jest to na pewno też pewna rzecz zabezpieczająca nasz... Dobra, nie czepiajmy się opisu, bo tam jest jeszcze, Piotruś, regulacja napięcia rolki, tak. O właśnie, no widzisz, to jednak ja to się muszę zastanowić, czy by ich w przyszłym sezonie nie wykorzystać, bo właśnie ta napięcie rolki, tu gdzieś kontrola z gumką, może być bardzo interesująca na to.
Dobra. Dobra, no to mówiliśmy już o krzesłach, jak już jesteśmy przy karpiarstwie, Witchwood Tactical Low Arm Chair. I to jest takie krzesło, w którym i podrzemiesz, i posiedzisz, i spokojnie, jakby nie będziesz wstawał ciągle połamany. Skontrolujesz gumkę. Solidna konstrukcja, naprawdę mega solidna konstrukcja. Stalowa, tu nie ma żadnej ściemy, że coś się tam pognie. Bardzo fajne, jakby bardzo wygodne krzesło, miałem okazję siedzieć i naprawdę komfort jest bardzo fajny, również na sklepie Trotki znalazłem ten link i to z tych krzeseł, które tam gdzieś widziałem, no, myślę, że akurat to testował mój tyłek i jakby muszę przyznać, że jest to fajne rozwiązanie. No dobra, aha, i co ważne, to nie jest jakaś tam bardzo, bardzo wysoka półka tego krzesła. No to jest cenowo naprawdę nieodjechany produkt, a bardzo fajnej jakości. Czyli w skrócie no posadzić dupę, żeby było wygodnie i każdy będzie zadowolony. Dokładnie. I wiesz co, ja myślę, że dość szczegółowo pojechaliśmy, ale jesteśmy już na końcu odcinka. Pytanie jest, jak daleko, jak dużo osób dotarło do tego momentu, bo chcielibyśmy opowiedzieć, i jeżeli jeszcze jesteście, to wytrzymajcie dosłownie 5 minut, o no, w dwóch istotnych rzeczach. Jeżeli mamy kogoś, czego nie wiemy co kupić i boimy się zaryzykować, to są jeszcze tak zwane prezenty uniwersalne. I na przykład moim zdaniem strzałem w dziesiątkę jest kupno komuś na przykład typowego kalendarza wędkarskiego, gdzie będą rybki, i tak każdy z nas ma coś na ścianie. Będą rybki, będzie to pokazanie, że szanujemy to czyjeś hobby, że doceniamy, że chcemy jakby gdzieś tam wspierać i tak dalej, ale nie chcemy ryzykować kupna drugiego sprzętu czy tam czegoś. I taki kalendarz, ja myślę, że jest świetnym prezentem, żeby pokazać właśnie uczucia i gdzieś pokazać to, co. Albo jeżeli jesteśmy wędkarzem i chcielibyśmy kogoś obdarować takim kalendarzem po to, żeby jakby wiedział, od kogo to jest pamiątka. Też moim zdaniem jest uniwersalnym, bardzo fajnym strzałem w dziesiątkę, moim zdaniem takim pewniakiem, nawet dodatkiem do innych prezentów, kalendarz wędkarski. Dla mnie mega, mega pomysł. I taki kalendarz akurat znajdziecie w Trotce, też link pod naszym filmem. Ale oprócz tego na takim kalendarzu możemy sobie zapisywać oprócz tego, w jakich miesiącach łowimy, możemy sobie zapisywać ciśnienie, pogodę, wiatr i tak dalej, spisywać statystyki i porównać go z następnym rokiem, więc... albo z następnym wędkarstwem. Tak, no. Więc to jest naprawdę fajna, uniwersalna rzecz. Natomiast jeżeli już totalnie nie wiemy, co nasz chłop czy nasza kobicina by chciała, a wiemy, że wędkuje i coś by chciał sobie zakupić, sprezentować. My nie mamy, że tak powiem, odwagi zakupić danego przedmiotu, to banalnym, ale mega fantastycznym rozwiązaniem są bony podarunkowe do sklepów wędkarskich. Według mnie to jest coś fenomenalnego i tak naprawdę nie narażamy się jak gdyby na zakup prezentu niechcianego, a obdarowany będzie się cieszył, że tak, możemy wykorzystać ileś tam mamony, bo mamy bona i jedziemy do sklepu. I jedna ważna rzecz, to jest też taki prezent, który spełnia oczekiwania nawet tych wędkarzy z naszej ankiety, którzy mówią, że wolą sobie kupować sami prezent. I jest to być może właśnie, jeżeli wiemy, że mamy takiego partnera, że on dokładnie wie, co chce, że to nie może być model obok, że to musi być dokładnie ten haczyk, że to musi być dokładnie ta żyłka, że to musi być dokładnie ta wędka, dokładnie coś, to taki bon prezentowy jest strzałem, 100% pewniakiem. Ja wiem, że równie dobrze można by dać kasę, ale przynajmniej widać, jak dajemy taki bon, że myśleliśmy o kimś, o konkretnym jego hobby, że jakiekolwiek działania z naszej strony były, zamówiliśmy ten bon, czy poszliśmy do sklepu odebrać go osobiście. I tutaj z bonów prezentowych, które chcielibyśmy polecić, to pierwsze bony prezentowe są oczywiście tutaj w sklepie wędkarskim Trotka, a drugie bony prezentowe, które chcielibyśmy, o których powiedzieć, i jest to bardzo lokalna promocja, to jest sklep wędkarski Lin w Wieliczce, który również przyłączył się właśnie do naszej
świątecznej zabawy z prezentami. I jak już jestem przy sklepie wędkarskim Lin, przyłączył się. To jest taki sklep, który nie ma strony internetowej, nie ma sklepu internetowego, natomiast bardzo w momencie, kiedy akurat byłem po jakieś zakupy, Grzesiek, właściciel sklepu, jakby fajnie szybko zareagował i mówi, to wiesz co, to może zróbmy jeszcze tak, że z tej okazji, że robisz taką rzecz, dla pierwszych pięciu osób, które przyjdą w terminie do 5 grudnia, jest 15% rabatu na wszystko, co sobie wybiorą w moim sklepie. Wystarczy powiedzieć, że ryby mają głos w linie i ten rabat wam przysługuje. Dla pierwszych pięciu osób, które się pojawią w sklepie, macie 15% rabatu. Zaglądnijcie, moi drodzy, do Lina, do Wieliczki, zgarnijcie 15% na to, co chcecie, a nóż widelec, znajdziecie coś bardzo fajnego dla siebie. To bardzo fajnie wypasiony sklep, jeżeli chodzi o wybór tam rzeczy. Jakby, warto faktycznie takie lokalne, małe sklepiki również odwiedzać, w szczególności w obecnej sytuacji, której mamy i że każdy potrzebuje jakiegoś wsparcia. Jest to bardzo fajna inicjatywa, że w ogóle też Grzesiek chciał się w to zacząć bawić, nie mając, pamiętajcie o tym, że nie ma ani sklepu, ani jakiegoś strony internetowej, gdzie na co dzień by działał. Bardzo mała, fajna, lokalna inicjatywa. I słuchaj, mam ostatni już na dzisiaj polecenie. Naładowałeś mnie prądem, strasznie dzisiaj. Słuchaj, bo mam ostatni, ale ostatni taki zarąbisty prezent. Słuchajcie, to nie jest bezpośrednio związane z wędkarstwem, ale jest to rzecz, która każdemu facetowi się... No, może kobiety też, przepraszam, nie chcę wyjść na szowinistę, ale każdy facet marzy o tym, żeby mieć mnóstwo energii i to jest rzecz, którą wydłubałem już jakiś czas temu na utrotki i wiem, Piotrek, że ty już masz. Tak. Jesteś mega zadowolony z tego, więc opowiadaj. To jest, moi drodzy, Power Packs, czyli nic innego jak przenośna elektrownia atomowa, ale szczerze mówiąc, i serio mówiąc, jest to bardzo duży powerbank. Ja akurat posiadam 78 tysięcy mAh. Można tym naładować od groma telefonów, można naładować akumulatory do swojej łódki, czy też można podpiąć jakieś mocniejsze rzeczy na chwilę, jeżeli taką potrzebę mamy. Tak naprawdę wejść końcóweczek do gniazdek polskich, europejskich, zagranicznych jest naprawdę sporo. Wejść do telefonów B i C też mamy sporo, czyńcze, nie czyńcze, naprawdę jest tego cała masa, także każdy z nas, kto ma jakiś model telefonu, mieszkamy nawet za granicą, czy potrzebujemy wyjechać za granicę, gdzie nie ma gniazdek stricte europejskich, znajdziemy też tam przejściówkę. Oprócz tego do tego mamy panele słoneczne, które... No to jest coś, co mnie mega kręci, no taka niezależność totalna, jedziesz w dzicz na kilka dni i kurde, nadal jesteś zadowolony z tego, że twoje gadżety działają. Tak. To jest rzecz. Oczywiście, wiadomo, PowerPaxa kupujemy osobno, panele słoneczne kupujemy osobno, niemniej jednak całość powoduje to, że jesteśmy stale naładowani i w przenośni, i w życiu realnym, także naprawdę jest to fajna rzecz. Nie należy do tanich, bo to trzeba zaznaczyć, że nie należy do tanich. Wiesz co, Piotrek, ja wrzucę, ale coś wrzucę za coś, tak naprawdę. Tak, wrzucę link do zestawu Powerbank Pax z panelem słonecznym. To jest jako zestaw, również znalazłem na trochę taki link. Jak go podrzucę na chwilę obecną, to ten zestaw kosztuje 859 zł. I jakby to jest coś, co miało być energetyczną bombą na sam koniec naszego dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu, że podobał wam się ten nasz skrócik rzeczy. Być może, nie ukrywam, być może jest jakiś chaos jeszcze w tym, co robimy, ale pamiętajcie, że jest to nasz pierwszy odcinek, gdzie próbujemy wam polecać rzeczy, które sami byśmy chcieli mieć, bądź mamy. Jest to też również świetna okazja do tego, żeby
żeby zweryfikować naszą wiedzę i być może nam wytkniecie coś albo podpowiecie, słuchajcie, może powinniśmy pójść inną drogą. Natomiast inną rzeczą jest to, Piotrek, że w trakcie, kiedy rozmawiałem ze sklepami, każdy z was, każdy z tych sklepów ma na najbliższym tygodniu dla was specjalne... Mega rabaty. W niektórych tych sklepach mogą się pojawić rabaty specjalne dla was, słuchaczy naszego podcastu, podając specjalne hasło. I o tym wszystkim, jeżeli się to znajdzie w danym sklepie, powiemy wam w podpisie tego odcinka i tam się dowiecie, w jaki link kliknąć, żeby kupić poszczególne rzeczy w specjalnych cenach, o ile takie się pojawią. Myślę, że się pojawią z wstępnych rozmów z właścicielami, faktycznie takie propozycje padają. Oczywiście, ale popatrzcie, Tomek, rozmawialiśmy tak naprawdę o kilku rzeczach, a zajęło nam to 50 minut, więc jeżeli byśmy chcieli debatować o milionie innych wędek, milionach toreb, torebeczek, akumulatorków, wędek, pikerków i innych duperelek, to byśmy chyba tutaj musieli siedzieć miesiąc czasu i 24 godziny nawijać. Także, moi drodzy, wymieniliśmy tak naprawdę kilka rzeczy. Oczywiście do niczego nie zmuszamy, to są nasze takie wybory. Wiadomo, każdy ma jakieś ulubione firmy, ulubione sklepy. Niemniej jednak to, co żeśmy dzisiaj w dzisiejszym dniu przytoczyli, mam nadzieję, że gdzieś tam znajdzie u was zrozumienie, polubienie i podzielicie się z nami tym, czy to, co powiedzieliśmy wraz z Tomkiem, było dla was pomocne, czy też nie. A zatem ryby mają głos. Ho, 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 Piotrek. I Tomek. Najlepszego i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pozdrawiamy. Cześć, cześć.